serdecznie witamy wszystkich hodowców. Dzisiaj jesteśmy w miejscowości Łabędy, to jest dzielnica Gliwic, gdzie odbywa się uroczystość poświęcona 60. urodzinom kolegi Tadeusza Bąka. Tutaj w Łabędach właśnie byliśmy kolegi Tadeusza Bąka. Znamy tego hodowcę, opowiadał nam o swojej hodowli w swoim czasie, opowiadał też o innych swoich zainteresowaniach. Mieliśmy bardzo ciekawe filmy z nim, a dzisiaj tutaj rodzina, żona z synami i inne osoby zorganizowały taką niespodziankę, przyjęcie. Właśnie czekamy teraz na przyjście kolegi Tadeusza. Zobaczmy, tu przyjechała rodzina, przygotowane wszystko jest, prawdopodobnie już samochód z nim zajechał. Zobaczmy, tutaj orkiestra będzie nam grała, a jesteśmy w miejscowości, jak mówiłem, Gliwice, dzielnica Łabędy, pod samą hutą, tutaj, gdzie w swoim czasie czołgi były robione, kolega Tadeusz właśnie pracował. Właśnie czekamy na jego przyjście. Za chwilkę powinien się pojawić. No i właśnie widzimy, a jeszcze nie, już drzwi się otworzyły. Zresztą pani cały czas tutaj trwają przygotowania do tej imprezy. Tutaj zobaczymy, bo teraz to jest szampanem wpuszczone. A my podejdziemy też do góry, żeby zobaczyć, jak zareaguje kolega Tadeusz na tę niespodziankę, którą tutaj mu przygotowali krewni. Zobaczmy. Ja już widzę przez okno, że Tadeusz jest. Nie wiem do końca, co go czeka. Zobaczmy, czy jest pan wygląda stół zestawiony. Goście w ten sposób. Natomiast my sobie patrzymy na reakcję solenizanta, bo to chcemy zobaczyć. Zobaczymy też może jakiś hodowca, no na pewno jakiś hodowca przyjdzie. Witamy serdecznie naszego jubilata szanownego. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. A szóstka z przodu to nie byle co, proszę Państwa. Tadeusz, niespodzianka? Wiedziałeś czy nie wiedziałeś? Oddychaj. Proszę Państwa, prosimy Was tutaj do środka, żebyście się poczęstowali szampanem, ponieważ za chwilę odśpiewamy po raz pierwszy za zdrowie naszego jubilata 100 lata. Także prosimy tutaj bliżej do środka. Płacz, to nie wstyd. Słuchajcie, częstujcie się szampanem, prosimy bardzo. Tadek to wie, kto jest temu winien, bo ona temu winna. Pocałować cię powinna. Tadeusz, zapraszamy tutaj do nas na środek. Chodź. Państwa wszystkich również chodźcie tutaj. Poczęstujcie się szampanem. Jeżeli wszyscy Państwo macie taki głos jak Tadeusz, to zaraz tu się zatrzęsie się od tego 100 lata. Wszyscy mamy szampana? To kochani, za zdrowie Tadeusza do racji cedur 100 lata. Uwaga! 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz, niech Sto lat, sto lat, sto lat, sto lat, niechaj
żyje nam. Hej! Sto lat, sto lat, sto lat, sto lat, nie daj żyje nam. Hej! Nie żyje nam, nie żyje nam. Zrobisz szczęście, pomyślasz i nie daj żyje nam. Nie żyje nam, nie żyje nam. Zrobisz szczęście, pomyślasz i nie daj żyje. Naszego jubilata, Tadeusz. Wszystkiego dobrego. Kochani, jeszcze chciałem prosić mnie tutaj dwóch wyjątkowych przystojniaków. Podobieństwie, czyli dzieci, chciały tutaj złożyć jeszcze ekstra życzenia do mikrofonu. Duże brawa dla nich. Prosimy bardzo, panowie. To Marcin, właściwie Marcin będzie tym. Proszę bardzo. Będzie się działo. Tato, z okazji twoich 60 urodzin chcieliśmy ci złożyć najserdeczniejsze życzenia. Co prawda urodziny miałeś 16 jak wujek Edek, także dla wujka też 100 lat. Także pozwól, że przeczytamy ci życzenia od nas i wręczymy prezent. Choć już trochę spoważniałeś, może nawet posiwiałeś, to nie przejmuj się tym wcale, bo wyglądasz doskonale. Żywot człowieka jest zbyt krótki, czasu nie masz na swe smutki. Co przeżyłeś, to jest twoje, a przed tobą nowe boje. Dalsze plany i marzenia, jeszcze dużo do zrobienia. Popuść wodze swej fantazji, wiele przecież jest okazji, by korzystać z możliwości pokazania swych zdolności. Życzą ci żona Ania i synowie Marcin i Krystian, a jeszcze tak od nas, od serca. I mama, bo lepiej go kocha. Niech to tak nie kocha. Tak od nas, od serca. Na pewno bardzo cię denerwowaliśmy za młodu. Musiałeś się bardzo denerwować, ale wychowałeś nas na wspaniałych ludzi. Także za to ci dziękujemy. Masz 60 lat już, ale życzymy ci, żebyś żył jeszcze drugie 60 dla nas. Kochamy cię bardzo mocno. Witam. Ja chcę podziękować na wstępie wszystkim, którzy przybyli. Dziękujemy wam bardzo, że się pojawiliście, że jesteście w komplecie, że przyszliście na to święto. I mam tutaj taką statuetkę jeszcze dla taty. Dla nas jesteś najlepszym mistrzem. Razem to zrobiliśmy i masz tu nawet takiego gołębia namalowanego. Proszę państwa, to w takim razie nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić państwa na obiad. A później będzie koncert z największymi standardami muzyki lat 60. specjalnie dla Tadeusza. Mam nadzieję, że państwu również się spodoba, bo wiecie, że on jest wielbicielem tejże muzyki. A teraz już zapraszamy państwa na obiad, a później będziemy was męczyć, mam nadzieję, na parkiecie. To było dla mnie największe wspaniałe. Wszystkiego dobrego do urodziny. Borysek leczy. Thank you.
życia, zdrowia, pomyślności i dziękuję, ale bo ona żyje. No i jeszcze raz wszystkiego na miłuję się, bądź dobry chłopak dla swoich dzieci, dobry mąż dla moich dzieci. Władzła ciebie się nie spodziewać. To jest Władziu, mój przyjaciel. Też hodowca golenia? Hodowca złodziału w Gliwice. Jeden, przyjaźnimy się już kupę lat i obywał na weselach jego dzieci, a on mi sprawił taką radość, że przyszedł tutaj dzisiaj dla mnie. Może będzie czekać, że ja jemu się odwdzięczę. Dziękuję serdecznie. To jest Władziu Śniosek, hodowca z oddziału w Gliwice 1. Przyjaciel. Ja już jeszcze wam zrobię zdjęcie. To z bratem stanie, brat stanie też. Uwaga. Także my też się chcemy złożyć wszystkiego najlepszego z okazji 60. rocznicy. Urok 60. urodził. Wprawdzie tak jak mówił syn, był 16, ale dzisiaj niewiele później jest i przyłączamy się. I życzymy również drugiej 60. na trzeciej. I jeszcze zadam pytanie, w tej hucie pracowałeś obok. Czyli to są twoje tutaj rodzinne strony, także gratulujemy i życzymy powodzenia. Rodzinne strony szczecińskie, a tutaj to sam przyjechał. I to nie jest rodzina, tu nie są rodziny. Nie, nie. Dziękujemy, do zobaczenia. Tak, zobaczmy, jak wygląda z okazji urodzin tabliczka pamiątkowa, którą Tadeusz dostał od żony Ani i synów Marcina i Krystiana. Tam słyszeliśmy, jak czytali te życzenia, ale tak tutaj jeszcze przed chwilą mówił, że co najważniejsze jest? Najważniejszą rzeczą dla mnie pierwszą jest Polska, moja ojczyzna. Drugą rzeczą to jest moja rodzina. Dzieci przede wszystkim, małżonka. A trzecią rzeczą są gołębie. Naszego koncertu, mam nadzieję, że będziecie również tańczyć, ale pierwszy taniec zatańczy nasza wspaniała para, czyli Tadeusz i Ania. Duże brawa! Słuchajcie, wymyśliłem, że pierwsza piosenka będzie Czesława Niemena, ponieważ ten czas tak szybko leci, a on ma w repertuarze taki kawałek Czas jak rzeka, to Tadeusz na pewno zna. No to zapraszamy do tańca. Gdzie mądra rzeka niesie wody swe, tam słońca blask ujrzałem pierwszy raz. Na brzegu nie spędziłem tyle chwil, że dziś bez rzeki smutno mi. Marzeniach moich żyje, czeka tak.
brzegiem jej. Więc nie wspomnienie dalej trwa. Tam każdy dzień to skarb. Dziś mój jedyny skarb. Choć czas jak rzeka, jak rzeka pójdzie, unosząc przeszłość tamten dni. Choć czas jak rzeka, jak rzeka płynie, unosząc przeszłość tamten dni. Wiemy, że jesteś wielkim wielbicielem tych stworzeń latających. I kolega, tak? To dla was, chłopaki, mamy taką piosenkę z dedykacją, żebyście zdobywali wszystkie laury, jakie można. To dla was teraz. Zbliża się sobota, żaden z nich nie umie spać. Każdy myśli już o lotach, co do kosza dzisiaj dać. Może szybla, może sitka, czerwonego chałubyćka. Wszystkim za przybycie, za sprawienie mi tak niesamowitej niespodzianki. Są tu moje dwie siostry, brat,
dwóch synów. No troszkę zabrakło, ale to nieraz tak w życiu bywa, że tata jak mimo co zrobić, to zrobi kubkowate dzieci, ale cóż tam o tym gadać. Chciałbym, jak jesteśmy tutaj już nagrywani, Krzysiu wrzuci mi to na internet, na cały świat, pozdrowić wszystkich z rodziny Bąków, Lotego se jo. Jo, jestem najstarszy wnuczek Jaśka Bąka o nazwisku Bąk. Pozdrawiam Sławka Bąka ze Stanów Zjednoczonych, no i jego brata, który mieszka w Szczecinie, stryja Bronka, ojca jej. Pozdrawiam również, bo to zaczonem od Ameryki, brata ciotecznego Jędrka Skrzyniarza, który mieszka też w Stanach Zjednoczonych. Rodzice mieszkają w Górach Świętokrzyskich, mama z ojcem, siostrę jego Zanetę, brata Sylwka, brata Roberta, wszystkich z gorącego serca. Pozdrawiam rodzinę Fijałkowskich z Mazur, z Iławy i z Brodnicy. To są moi bracia cioteczni. Pozdrawiam również rodzinę Cyglickich z Iławy. Było ich 7 braci, 3 jeszcze żyje, to synowie mojej ciotki, 4 leży już z ciotką. Pozdrawiam cię Paweł, Piotr i Jacek. No i teraz jedziemy na Bąków, bo źle by było, jakbym nie powiedział, no imiennik Jasia Bąka, mojego dziadka, który mieszka w Szkocji z całą rodziną. Pozdrawiam cię Jasiek Bąk, z całą rodziną, który mieszka w Szkocji, brata twojego Zicha, co mieszka w Szczecińskim, siostrę, którą mieszka w Szczecińskim, brata, który mieszka w Szczecinie, Henia Bąka, i siostrę, którą mieszka w Austrii, w Wiedniu, Renie Bąk. No, teraz jedziemy do stryja Henka. Pozdrawiam Jana Bąka z Kozienic, to tyś dziadka imiennik. Pozdrawiam młodego Henia, bo ojciec jego brat stryjeczny, mój Heniu, już nie żyje. Pozdrawiam Martę, siostrę jej, i pozdrawiam Bogusławę z Piotrkowa Zawadę, z mężem i z dziećmi. To są od stryja Henka. Teraz jedziemy na Szczecin. W Szczecinie stryj Tadek mieszka, stryj Bronek, stryj Maniek i stryj Józef. No i stryja tatka dzieci Macieja, Bartłomieja i Mariusza. Serdeczne pozdrowienia. No i od stryja Mariana córkę. Jego pozdrawiam gorąco, bo to jest dziadek, tak się śpieszyli, że on był razem zrobiony ze mną. Ja był po pierwszym bracie, dziadkowym synie, Stach mu było, a on był ostatni. I tak się złożyło, że z jednego roku jestem, stryjek mój jest z tego roku, co ja. Razem my na dziewuchy chłodzili, razem na wódkę i tak dalej. No ale grzeczność wypadła, żebym ja mówił do niego stryjku. Także jeżeli to Krzysiu wrzuci, to wszystkich serdecznie pozdrawiam. A gorąco mamę moją, siostrę moją Bożenkę, którą podziwiam. Ona mieszka w Berlinie, wychowała 8 dzieci, 7 córek i syna, i do zięcio jest. Siostrę Danusię z mężem Edwardem, który jest w tym czasie urodzony co ja, tylko 3 lata różnicy jest, ale ten są dzień, ten są miesiąc. No i jest tu jej mamuka, jego Damia i brata Krzysztofa. Synu szlachetnego. Tak, on jest najszlachetniejszy. To widać, ale to nie. No i synu moich, tu jeszcze gdzieś Witolek ze swoją muchytą, z mamą Kalecie. Sylwia. To siostrzeniec jest mój. Tu siostrzenica z mężem i na syn Borym jest najmniejszy. No i na końcu mój przyjaciel serdeczny, którego kocham wiernie z małżonką Wlaniu Śniosek. Małżonko miodą. Także cieszę się niezmiernie, że mi było ze zwolone powiedzieć to wszystko.
śmietankę? No. Za tym organizację, za to wszystko, bo fakt, się widzi, że człowiek to ino raz żyje 60 lat, już drugi raz nie będzie żył. No i radość, radość niezmierna. Pozdrawiam wszystkich kłodowców gołębi pocztowych w całym świecie, a w szczególności Marecka z Nowego Jorku i Józefa z Toronto z Kanady, który odwiedził mnie w tym roku, był nawet u mnie, żeby się spotkać i pogadać. Pieniądze nawet mi dał kanadyjskie, to nie wiedziałem, czy to papierki od cukierku nie są czasami, bo ja nie są na tych pieniądzach jej. No ale tak to bywało. Wszystkich przyjaciół w Polsce, Krzysztofa bardzo, zespół cały, ten zespół, który wielbię i kocham od 83 roku, od lipca, znam ich wszystkich, to jeszcze były młode chłopaki, w techniku były kolejowym, jak zaczynały grać, a ja chodził i słuchał tę muzykę, bo tę muzykę żem se upatrzył po góralskiej muzyce, to jest najlepsza muzyka na świecie. Jak to może być? No i no nie wiem, co więcej. Jeszcze chciałem wszystkich znajomych w Polsce, wielu hodowców, co do mnie dzwoni, a w szczególności Krzysia Lutomirskiego z Mazowsza. Jest to chłop, który ma w głowie. I o zawsze go dom, że mądry, kochani, to uczy się całe życie. A głupi, to wie wszystko. Tak tym chciałem zakończyć. Myślę, że z Krzysiem nagromy film latem, taki odnośnie lotowania gołębi, metoda gniazdowa, metoda wdowieństwa, bo jest duże zapotrzebowanie, dużo ludzi do mnie dzwoni z prośbą, żeby im to tu wytłumaczyć, to, ale to jest lepiej nagrać film, tak jak się popatrzy, to będzie wiedział, co do czego wradzić, a tak każdemu tłumaczy, co pół dnia schodzi. Prowadziłem dużo ludzi w tym roku i dużo ludzi zrobiło fajny wynik w swoich oddziałach czy w rejonach. Bardzo się z tego cieszę. No a niezmiernie się cieszę, że Krzysiu przyjechał do mnie. Pozdrawiamy też Manfreda Bule. Many w polis, papierosy czy nie polis? No, ja poli jak jo. No. Także dziękuję pięknie. No i do widzenia. Zostańcie z Bogiem wszyscy.